Cześć, cześć, witajcie. Ja witam was wszystkich w kolejnym odcinku z gry Alien Isolation na kanale Rywik. Dziś spróbujemy się dostać do tej całej poszekalni w San Cristobal, żeby w końcu oddać te leki dla naszej Taylor, bo jak tak dalej pójdzie, to mi się wykrwawi, bo już trochę z tym zwlekamy. Zapraszam do oglądania. Dobra, teraz mamy się dostać do tej całej poczekalni tutaj, w tym miejscu. Będzie chyba gdzieś tutaj wejście, tylko problem będzie tylko z tymi ludźmi, bo w ostatnim odcinku trochę ich tam chyba nasz obcy wybił, ale z tego co widziałem, to się jeszcze jeden kręcił. Dobra, tędy. Albo i nie. Tu jest jeszcze jakieś przejście. Tam jest gdzieś obcy. Teraz gdzieś tutaj łazi. Tam jest człowiek. Czekam aż sobie przejdzie może. A poszedł sobie. O, etanol weźmiemy, a nie mamy limit. Dobra. To tędy? Tak, to chyba tędy, tylko jak to otworzyć? Call reception's a no-go. I can't get out. That's the only way through. Ripley, this is a public hospital. There has to be an evacuation procedure. Punkt, faktycznie, powinien mieć. Uruchom procedurę ewakuacyjną ośrodka San Cristobal. Musimy teraz to bić naokoło iść. Wiecie co zauważyłem? Zauważyłem, że na początku jak żeśmy grali, na początku był jakby epizod, najpierw, o kur, tam był, mam nadzieję, że mnie nie widział. Najpierw był tak jakby epizod z ludźmi, że musieliśmy najpierw się z nimi trochę pobawić, pouciekać przed nimi, żeby się nauczyć ich mechaniki. Później przed obcym mieliśmy też pokazane, że będzie on zabijał właśnie ludzi, jeśli spotka. Nie tylko nas, na szczęście. Potem było też epizod z androidami, żeby pokazać, jak one się zachowują. I teraz mam jakby już taką pełną grę z tymi wszystkimi elementami. Dobra. Oho, a mnie nie widział. Pamiętacie, że zawsze możemy go zastrzelić, też mam broń. Kurde, tylko najgorsze właśnie nie wiem jak tutaj ominąć. Może tutaj gdzieś środkiem pójść, tutaj naokoło. No nie wiem. Zawsze możemy je przywalić, nie? I się będzie tutaj przechodzić. Kurde, jest ich dwóch. Trzech. Was that one of you? Just get out of here. You've been warned. Dobra, czy co mam pomysł? Skup się na nich. Bardzo dziękuję. Dzięki. Ha, to by pomyślał. Dobra. Dobra. No spokojnie. Idź sobie stąd, no serio, idź sobie stąd. Po tym jak to mi się udało tak fajnie. No idź stąd. Oj, chyba po nas. Cześć. O. Dobra. Skąd się ich tam w ogóle tylu wzięło? Najgorsze, że mamy te broń, ale nie ma za bardzo jak ich wykorzystać, bo jeśli strzelimy, to przecież obcy nas od razu usłyszy. Broń jest na tyle głośna, że on praktycznie od razu reaguje. Dobra, czyli tak, idziemy jeszcze raz tam. Kurde, on tam jest. Dobra, poszedł sobie. Teraz spróbujemy pójść naokoło jednak. Wydaje mi się to być jednak lepszym rozwiązaniem. Fajnie by był jakiś tłumik albo coś w ten deseń. Zauważyłem też hałaśnik, ten, który ściąga uwagę przeciwników. Medical reception's a no-go. I can't get out. That's the only way through. Ripley, this is a public hospital. There has to be an evacuation procedure. Że ten hałaśnik praktycznie ściąga uwagę wrogów. Ale
nie jest w stanie jakby zwabić obcego z szybu, go wywabić. W sensie, jeśli rzucimy ten hałaśnik, to faktycznie będzie ściągał ich wszystkich uwagę, aczkolwiek obcy dalej będzie siedział w wędzie. Czy jest coś głośniejszego, żeby go wywabić, wiecie? Na przykład ten cały grant hukowy. Albo strzały z broni palnej. Tam jest chyba. No właśnie. Dobra, jeśli będzie trzeba, po prostu mu przywalę. Mam przecież... Dobra, tam se poszedł. Chodźmy może teraz tędy w takim razie. Albo i nie. On się rusza. Właśnie trzeba wszystko dokładnie oglądać, czy... O, komputerek. Użyj. Co to jest? O, otworzyliśmy sobie drzwi, super. Coś, jest tutaj coś ciekawego? Ma być jakieś takie dodatkowe ingredienty. Nic poza tym. Tu jeszcze widzę szafeczkę. Wiesz co, mam pomysł. Może to się nie uda, ale... Jeśli tu podlezie, po prostu go zastrzelę, bo tu mam szafkę, mogę się do niej schować. A oprócz tego możemy ich po prostu wystrzelać i się po prostu chować za każdym razem. O fuck. No nie zdążyliśmy, kurde, 3 strzały spróbowały. No tak. Dobra, to może jeszcze raz. Tym razem jeszcze jestem już trochę dalej. Była mała, szkoda, że się nie odblokowałem. Tu ktoś jest, cholera. I co teraz zrobić? Ilu ich tu jest? Na razie widzę... Kurde, dwójka. No i co zrobić? Co zrobić? Tu też widzę, jakiś typiarz idzie. Chyba się tu zbliża, wiecie? Chyba. Chyba przestał się ruszać, dobra. Mamy w ogóle coś takiego jak stun stick, gdzie to jest? Pałka ogłuszająca. Zobaczmy, jak ona zadziała. Proszę, czego mogę jej użyć po prostu, w ostateczności. Chodźmy w końcu tędy. Opcja jest gdzieś tutaj. Tuż nad nami, chyba znowu gdzieś poszedł. O, tu mamy węd, super, możemy będziemy mogli tutaj spodem przejść, wiecie? Super, dobra, gdzie teraz? Z powrotem musimy iść. Tu zrobimy kółeczko, tam się jakoś powinniśmy już dostać. Problem tylko taki, że opcja jest w węcie. Ja bym się wolał tutaj na niego nie natknąć. To byłoby bardzo nieprzyjemne. Zakładam, że można użyć broni w wentylacji. Będę z wentylacji i obcy może to usłyszeć, tutaj przyjść. Ale wolałbym tego nie sprawdzać. Mam w sumie tego Mołotowa, wiecie, gdzie on jest? Mołotow. Ja tego może będę chwilę trzymać, w razie czego. Chciałbym, że to po prostu w niego ciśniemy, może go to odstraszy faktycznie. Tam chyba nie. Dobra, i to chyba tędy, nie? Super. Mam już jakiś generator. Okej. Okay. Tu chyba jest czysto chwilowo. Tu już nie możemy, widzę, się wrócić, czyli dostaliśmy się do środka. Uruchom procedury ewakuacyjne, dobra. Okej, okay. Tu mamy jakiś użyj, dobra, użyjmy go. Tam jest obcy w tym węcie, okej. Okay. I on tam jest, trzeba go ominąć po prostu.
okropne jest to, że przed każdym przeciwnikiem... O, tu się widzę, aktywują chyba te... Ten generator się widzę, chyba aktywował właśnie. Najgorsze jest to, że przed każdym przeciwnikiem... O kurde, ale widok. Przed każdym przeciwnikiem możemy uciec do wentylacji zawsze. Albo schować się gdziekolwiek, gdzie on nie może się dostać. A przed obcym tak nie zrobimy, bo obcy dostanie się po prostu wszędzie. Dobra. Aktywowaliśmy, teraz aktywujemy ten drugi generator, pewnie tam trzeba jeszcze coś na siebie pozwolić, to zaraz tam pójdziemy. Dobra. O, amunicja do rewolweru, super. Dobra, tam jest jakiś kop, tak jak myślałem, że trzeba teraz podejść. To no właśnie, na to trzeba uważać, bo... Jakby nas strzelał... Ktoś chce chyba jajak robić, że oni się teraz uchwycili przez to. Jakby to nie było obcego, to nie byłby problem. Ja mogłem po prostu dostrzelać, bo mam dużo amunicji, przed chwilą dostałem. Teraz tu lezie, no to za dziad. O, to się rozgrzewa śmiesznie. Dobra, chyba jest tylko jeden, wiecie? Kurde, hałaśnika też nie możemy użyć, bo ja nie wiem, czego przy tym przypadkiem nie wywabię. Chociaż w sumie, już to byłaby najlepsza opcja, jakby po prostu obcy rozszarpał go na strzępy. A mnie nie widział. Miniemy się tu z nim po prostu. Dobra. Chyba nas minie. Tak, minie nas. O nie, no chyba ktoś... Dobra. Wychodź, 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 wychodź. Dobra. To chyba już, nie? Gdzie on jest? Tam jest, po tej stronie. Chyba to aktywowaliśmy faktycznie. Dobra. Spadam mam. Nie wiem, czy chyba nie będę biedzy, wiecie? Dobra, teraz tędy. Musimy tam się teraz dostać. Cześć. No dziwne, dziwne. Narazka. Dobra. Którędy, którędy teraz? Aha, trzeba się będzie wrócić, wiecie? No jak kamień w wodę, masz rację, mnie już tu nie ma. Wracamy się teraz tam. Trochę naokoło, ale w miarę bezpiecznie. Tam za ładną są jeszcze ci ludzie, chociaż zakładam, że po użyciu tego systemu ewakuacyjnego oni się pewnie przestraszyli i uciekli. Mam taką nadzieję. Bo ja bym się bardzo bał na ich miejscu. Dobra. Już teraz tylko się jakoś tam wydostać. Zapisu sobie nie zrobiłem, jak teraz padnę, to stracę wszystko, co tylko zrobiłem. To był zapis przecież. Dobra. Aha! Poszedłem naokoło! Poszedłem naokoło! Czemu go nie bijesz? A, czyli... No nie. No tego to ja się nie spodziewałem. Źle poszedłem. Widziałem, że Alice reaguje na... Android reaguje na aliena tak samo jak on na niego. Niezidentyfikowany organizm. Ale najwyraźniej się nie atakują. Z tego co widziałem. Niestety. Obcy gdzieś tu chodzi. My sobie przejdziemy wentem. Dobra. Czyli musimy jednak tutaj wyjść, wiecie? Tak czy owak. Nie ma innego jak wiecie. Nie ma innej drogi, żeby... Musimy po prostu przyjść tam na piechotę. Nie wycwanimy się, nie przejdziemy wentem. A kurde, otwórz to. I dostań się. Aha! Nie no, super. Zostanę się typowo przed... Muszę tam jeszcze raz dotrzeć i zrobić sobie zapis. Dobra, jesteśmy tutaj z powrotem. Wystarczy, widzę, dojść do wprawy, znaleźć sobie jakieś faktyczne dobre rozwiązania drogi. Powoli można jakoś tych ludzi wymijać, tylko najgorsze jest tym chodcą tak naprawdę, bo on mega szybko reaguje. Jak mnie tylko zobaczy, to on już po prostu nie leci. Na przykład taki, o, najpierw taki na przykład człowiek, to jak zobaczysz, coś jest, tak naprawdę rozejrzy się, będzie przyszedł w kierunku hałasu.
Android też po prostu pójdzie to sprawdzić, a opcja jak tylko coś wyczuje, to od razu. Speedrun w moim kierunku. Słyszę, jak tam jest w wencie. Na 100% jest w tym wencie, nawet nie będę tego sprawdzać. Dobra, zapis mamy. Chociaż teraz to można by nawet... To jest na 100%. Zakładam, że kiedyś jak Durin w to wpadnę, na 100% będzie, jak będę przed czymś uciekać. Poczekajcie chwilę. Dobra, jestem z powrotem. Musiałem... O, apteczka. Musiałem sobie uruchomić ponownie grę, bo miałem na środku ekranu myszkę. Nie mogłem nic z tym zrobić. W ogóle taka śmieszna sprawa, bo ja to dzisiaj z samego rana nagrywam. Dobra, raz, dwa i trzy. Bo miałem dużo filmów na zapas, to uznałem, że przez jakiś czas nie muszę nagrywać. Ale zauważyłem, że filmy się już skończyły i na dzisiaj muszę na bieżąco nagrywać, więc ten film, który teraz nagrywam, wy będziecie tego samego dnia widzieć. Aha, no tak. Czułem się, że nie wstaje. Ja nagrywam dzisiaj to rano, a wy będziecie widzieć o 17. Tak jakby. Dobra, dobra. W ogóle taka jeszcze inna dygresja, to raz mi na kanale dzisiaj, wczoraj przepraszam, mi się jakby filmy zamieniły i ósmy wleciał wcześniej od siódmego. Musiałem to usunąć i wysłać jeszcze raz. Dobra. Czekam, że on się tu wróci. Fajnie, podoba mi się te efekty graficzne, że faktycznie na tym ekranie jest ciężej coś zobaczyć, jak świeci na niego światło. Dobra. Musimy poczekać, aż ten tu... Lezie. Czemu ja tam widzę dwa cele? A. Dobra, idzie tutaj. Musimy teraz dokładnie zauważyć, w którą stronę będzie szedł. W lewo, dobra. Czyli on nie zawsze widzi, idzie tą samą drogą. Idź, idź dalej. Kurde, musimy poczekać, aż przejdzie, bo inaczej tego nie zrobimy. Ten obcy się tu gdzieś kręci w tej wentylacji. Jak tylko włączy się alarm, to on teraz zareaguje i wyjdzie z niego. Kurde, on teraz będzie siedzieć. Wcześniej żeśmy go po prostu ominęli, to zrobiliśmy kółko. Zauważyłem, że na tym trybie siedmi faktycznie jest trochę łatwiej. Aż tak szybko nie reagują, jak tylko mnie zobaczą. Dobra. Chyba robi kółko. Nie, znowu stoi w miejscu. Wcześniej to jest gdzieś kółko chciał zrobić, a... Gdzie on jest? Dobra, robi kółko. Szybko, szybko, teraz, 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 teraz. Dobra, wyjdź, wyjdź, wyjdź szybko. Dobra, i teraz spadamy. Aktywuję się. My czekamy przy wyjściu, żeby od razu się jak najszybciej wydostać. Mieliśmy się chyba do tego punktu wcześniej, to żeśmy byli o tutaj, tu. Byliśmy tutaj przyszykowani. Chyba nas nie widział, co? Dobra, na razie. Nie będę biegać, żeby nie ściągać uwagi obcego. Nie, nie pójdę z tobą, na razie. Musimy teraz tu naokoło iść. Kurde, właśnie najgorsze jest to, że on nas zauważy teraz. Jesteśmy od niego nie szybsi jak biegamy. Ale nie możemy biegać, bo od razu nas przybynie Savery. No właśnie! Mówiłem, że on może być tego wenta wciągnąć. Nie zauważyłem śliny, która kapała z góry. A, szybko, szybko, szybko. Dobra, jeszcze raz. Rozglądamy się, czy nigdzie nie ma żadnej śliny u góry. Czy tego obcego nie ma w wencie, bo widzę, że można nas bardzo łatwo dorwać. Schowałem się tutaj od razu, żeby on za nami nie szedł. Tak sobie przestajmy. Dobra, spadamy. Kurde. Ja już teraz nie ze mną szedł, proszę o mapa. Dobra, rozglądamy się, omijamy wszystkie wenty. Kurde, lezie za nami. Dobra, tu jest ta silna znowu chyba. Albo i nie, a nie mam zamiaru tego sprawdzać. Tu jest, widzicie? Co by nas dorwał? Kurde, że nie w tą stronę poszedł, to musimy teraz iść naokoło. Kurde, strzelają go, no myślałem, że chociaż teraz widzą spokój. O, dobra. Okej, spokojnie.
spokojnie. Mogliśmy nas spokojnie zobaczyć. Wyleczmy się, ile mam tych apteczek. Tutaj mamy trzy. Zróbmy za jedną. Tak, obcego tu już nie ma. Jakby się przydał. Tam jest dwójka. Oni strzelili kilka razy i obcy nie przyszedł. Zakładam, że... Założę się, że jak tylko ja strzelę, to zbyt nieważne. Chociaż raz właściwości wzięło się za dość. Albo i nie. Bo od razu uciekł. Właśnie, to jest ich. Opcja jest i tam. Super, jeszcze jakby się pozbędzie. Nareszcie. Tam poszedł. Tu jest człowiek. Dobra. Prawdźmy na spokój. Kurde, wszystko naraz. O, fakt, gdzie tu? O, no właśnie. Będę też w tej kwestii. O właśnie, idź sobie, idź. No i super, posunęliśmy się z zagrożenia. Chociaż raz faktycznie zrobiłeś to, co bym chciał. Tylko teraz sobie sądzić, ok? Właśnie, zrób teraz kółeczko standardowe, jak każdy tego insta. Drgawki ma chyba, albo coś się zbagowało. A, w drzwiach się zablokował, nie wiem, czy to widzicie. Jego ciało zablokowało się w drzwiach. Dobra, poszedł sobie otwart. Ekstra. Rado jestem ci tym razem bardzo wdzięczny. Dobra, może chcielibyśmy sobie też próbować coś craftować, bo widzę, mamy nadmiar wszystkiego. A to wiem, że patrzymy już na miejsce. Okej, okay, dobra, gdzie? Ta scenka, dobra. Okej, dobra. No i co? Eksplozja nas najwyraźniej uratowała przed tą muzyką. Dobra, ostra jazda. Uciekaj, po prostu uciekaj. Gdzie teraz? Gdzie? A tędy. A nie, to są drzwi zamknięte. Dobra, możemy w sumie biegać, bo wzdłużka nie przylezie. O, dobra. Jak sobie myślałem, że... Pomyślałem sobie, jaki trzeba być bardzo muszę po tej drabinie włazić. O kurde. Musimy się wdrapać do góry. Nie wiem, co ci przyszło na myśl, żeby włazić tutaj na górę. W życiu, jakbym tutaj tego nie założył wszystko, to bym w życiu nawet nie przyszło na myśl, żeby tutaj włazić tędy do wentylacji. Jest tyle innych dróg. Akurat tutaj musisz włazić. O, ogień. Tędy chyba też uciekł obcy, mam wrażenie. Zauważyłem, że na dole rzeczy tracili zdrowie od gorąca. Śmiesznie też. Ja pierdicze. O, bo wysunęła się na górę. A nie, my się zsunęliśmy, nieważne. Właśnie na górę. Dobra. Do środka. O, dobra. Na to dałem się te opiłki. Opiłki. Ognia. Dobra. Ten teraz. Tak. Super. Udało się. Chyba nas nie może dorwać obcy, nie? No bo to byłoby trochę nie fair. Apteczka. Dobrze, że ich tyle mam. Kurde, ostatnia nam została. A i tak żeśmy jeszcze jedną znaleźli, więc wiecie. Musimy zacząć je oszczędzać, albo skraftować sobie ich więcej. Kurde, nie w tę stronę, nie ten przycisk. Wystarczyło, że raz kliknęmy na dół, raz do góry zaczęła iść. No i na dół. Mówiłem kiedyś, że chciałem nagrać grę fabularną. Pomijam fakt, że
psychicznie nie wytrzymuję, kiedy mnie ten obcy goni. Dochodzi do tego fakt, że ja mówiłem, że dzięki temu będę miał więcej czasu na nagrywanie, bo suchy materiał i tyle, ale i będę miał po prostu więcej czasu, żeby to wszystko nagrać. A wiecie co, skraftujmy sobie może coś. Tych apteczek bym sobie pokraftował. Bo tego wszystkiego mam od... No właśnie, mam wszystkiego pod dostatkiem. Zrobimy sobie nawet jeszcze jedną, wiecie? Elementów B, widzę, mamy mało. Detonatorów i tego typu rzeczy. Mówiłem, że będę, dzięki temu będę mógł więcej nagrywać, bo tu będzie tylko suchy materiał i tyle. Dobra. Dostaliśmy się. No, jakaś w ogóle fajnie muzyka załączyła. Bez żadnych, wiecie, cięć i tak dalej, ale widzę, że i tak dużo czasu mi schodzi też na te podejścia. Jak coś mi się nadą, muszę tam dotrzeć jeszcze raz. Dobra. No oczywiście, teraz wszystko się pali. No tak, jak wykryło, on to już zamyka. Do tych ogni wolno nie podchodzić, bo zakładam, że ta gra jest na tyle dopracowana, że jak podejdę, to zacznie mi bić obrażenia. Dobra, wiecie co? Będzie sobie powoli kończyć. Będzie sobie powoli kończyć, to dużo widzę, jest lutu w tych wentach. Widzimy się, to do tego całego centrum wrócimy sobie już jutro, w następnym odcinku, bo już trochę widzę, tutaj chodzimy. Ja postaram się wyjść z tych wentów i znaleźć jakiś zapis i będziemy kończyć. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Wpadajcie też na Discord, do którego link znajdujecie w opisie filmu. A ja już się powoli z wami żegnam. O, dobra, tu mamy zejście na dół. O, jest i zapis, jak na zawołanie. No to co? Tak jak mówię, komentujcie, ktoś zawsze na wasze komentarze odpowiadam. Wpadajcie na Discorda. No i co? Ja się będę powoli z wami żegnać. Elo, elo.